Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Purowska i jestem autorką książki Kiedy spada gwiazda? Siedzę akurat w takim miejscu, że za mną widać biurko, przy którym powstawała ta książka. A biurko nie byle jakie, ponieważ dostałam je w prezencie od przyjaciół, w prezencie urodzinowym parę lat temu. I jak widać, służy mi. I to właśnie przy nim napisałam tę książkę. Mam dwie okazje, aby nagrać dzisiaj filmik. Pomyślałam, że nagram swój pierwszy filmik, który wrzucę do sieci. Pierwsza okazja jest taka, że dostałam profesjonalny stojak pod telefon, więc nie muszę budować konstrukcji, po prostu telefon mam umieszczony na stojaku. A druga okazja, o wiele, wiele ważniejsza, jest taka, że przyszedł dzisiaj do mnie karton. Dosyć ciężki. Myślę, że wiecie, co w nim jest. Ja wiem doskonale i powiem szczerze, czuję, że jest we mnie ogrom emocji, a bardzo chciałam podzielić się tą chwilą. Pomyślałam, że jest to dobry pomysł, aby taki unboxing, otwieranie pudła, w którym jest coś tak istotnego, zobaczyły osoby, które być może w niedługim czasie przeczytają moją książkę, a może już ją czytały. Więc zabieram się do roboty. Mam przygotowane nożyczki. Troszkę tutaj obniżymy, żeby było widać. No i otwieram. Tak. O matko. Już to widzę. Już to widzę. Wy już też możecie to zobaczyć. Teraz może trochę wyżej. Wyciągam. O matko. Jakie to jest piękne. Jaka ona jest piękna. Po prostu coś cudownego. Przepiękne miasteczko górskie, które chciałam. Z tyłu niebo pełne gwiazd. Jak w mojej książce. Tak. Zatrzymaj się i zobacz, jak lód topnieje pod dotykiem ciepła. To jest takie główne hasło przewodnie książki. I cóż, zobaczyć swoje nazwisko pod szyldem zwierciadła, to jest spełnienie największego marzenia. Naprawdę największego, bo ja kiedy pisałam tę książkę, to było tak na przełomie lutego, marca i kwietnia tego roku, kiedy wysyłałam ją w maju do wydawnictw, nie wierzyłam, że jeszcze jakiekolwiek wydawnictwo będzie chciało w tym roku wydać książkę świąteczną i czy w ogóle będzie chciało ją wydać, w ogóle. A wydawnictwo Zwierciadło odezwało się do mnie po chyba jednym dniu od wysłania maila. I to był taki mail z wiadomością, że jesteśmy zainteresowani, będziemy czytać książkę. Więc byłam w szoku, ale chyba wtedy nawet nie dopuszczałam do siebie tej informacji, że to rzeczywiście może się wydarzyć. I chyba już po 2 tygodniach dostałam kolejnego maila, że wydawnictwo Zwierciadło chce wydać moją książkę. Więc powiem szczerze, zobaczyć swoje nazwisko pod tym szyldem, to jest niesamowite uczucie, to są emocje. Ja myślę, że będę jeszcze dzisiaj długo na nią patrzyła, będę ją tuliła i chyba będę z nią spała po prostu. No bo tak, bo to jest tak, tak trochę jakby narodziło się takie moje kolejne dziecko. W taki sposób to emocjonalnie traktuję, jest to tak ważna kwestia. Dziękuję całemu wydawnictwu w ogóle za tą wiarę w tę książkę, za to, że naprawdę czuję się dla Was i u Was, kiedy z Wami rozmawiam, ważna, że liczycie się z moim zdaniem, z tym, co mam do powiedzenia, z tym, że tak właśnie wymarzyłam sobie okładkę i że wspólnie mogliśmy nad nią pracować i że w ogóle możemy wspólnie pracować, bo to jest cudowna praca. Także pozdrawiam wszystkie osoby, z którymi mam w tym wydawnictwie kontakt. Panią Blankę,
pana Łukasza, panią Joannę, panią redaktor oraz panią Beatę oraz całą resztę redakcji, której jeszcze nie poznałam, a mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i będziemy mogli poznać się osobiście. No cóż, może pomyślałam tak sobie. Przeczytam wam pierwsze zdanie. Jestem już tak blisko. Nie rób mi tego. Proszę, moja złota strzało. Kaszlesz? Możemy się na chwilę zatrzymać. Dowieź mnie do niego. Tylko o to proszę. A co dalej? Tego dowiecie się czytając książkę Kiedy spada gwiazda. Przepiękna moja gwiazda. Bardzo wam polecam. Pozdrawiam wszystkich. Pa!